kochani, taka przypowiastka. Rozmawiałem z moim dobrym znajomym, który od wielu, wielu lat wierzy, że jeżeli on będzie dawał to, co najlepsze, to prawem psychologii, czyli to, co daje, to dostaje, dostanie to samo od swojej ukochanej małżonki, która po wielu, wielu latach przekona się, że jego miłość jest tak ogromna i tak cudna, że piękniejszej w życiu nie spotka i doceni wreszcie jego działania. Kochani, podobne historie w swoim życiu słyszałem setki razy, szczególnie dotyczące że moja mama bardziej kocha moją siostrę niż mnie, mimo że ta siostra wcale się mamą nie interesuje. I ja nie chcę tutaj poruszać tych trudnych tematów. Ja wam chcę powiedzieć, że rzeczywistość może być nieco inna niż to, co mówi psychologia, która wymyśliła różne prawa, czyli im więcej dajesz, tym więcej dostajesz, lub inne prawo, im więcej dajesz, tym więcej tracisz. Ale żeby tak nie utrudniać sprawy, to opowiedziałem swojemu znajomemu historię mojego przyjaciela z dawnych lat, Stasia, który miał pieska, Fafika. Piesek Fafik był niewielki, natomiast był złośliwy. Nie wiadomo skąd był złośliwy. Jak ktoś próbował mu dać kawałek kiełbaski, to ten piesek brał tak nieostrożnie, że obgryzał paznokcie razem z kiełbaską. I dotyczyło to oczywiście wszystkich, również Stasia. Stasiu również bał się swojemu pieskowi podać kiełbaskę. A ponieważ ze Stasiem spędzałem wakacje i z jego pieskiem, powiedziałem Stasiowi, że ja nauczę pieska delikatności. I po tygodniu pokazałem Stasiowi, że piesek ode mnie bierze kiełbaskę delikatnie, delikatnie. I Stasiu ze zdziwieniem powiedział, nieprawdopodobne, pies się zmienił, wyciągnął plasterek kiełbaski, podał swojemu Fafikowi i właśnie miał zrobiony świeży manikur. Ponieważ jak ktoś się zmienia, to niekoniecznie zmienia się do całego świata. Czasami się zmienia do jednej osoby.